Dziś słów kilka o tym, jak skutecznie spieprzyć fajny pomysł na film. Czy żal jest mi Gibraltaru, dlatego że przegrali z nami w piłkę? Nie, w ogóle. Ale cieszę się, że nawet tam oglądacie moje recenzje. Dziękuję bardzo. The Gunman, czyli strzelec, można by powiedzieć. Nie, nic bardziej mylnego. Nasi polscy tytułolodzy stwierdzili, że będzie Gunman, czyli odkupienie. Czyli po angielsku Redemption. No ale kto szuka logiki w polskich tytułach, na pewno nie znajdzie. Sean Penn wciela się w najemnika, ok? Na pozór ochraniają oni w Kongo, bo akcja się dzieje w Kongo, ochraniają oni wydobycie różnego rodzaju minerałów, czy to złota, platyny i tak dalej, wszystkich tych innych rzeczy, ale krótko mówiąc, oni są pistoletami do wynajęcia. No i pewnego dnia mają polecenie, żeby załatwić tego i tamtego. Pach! Dziękuję bardzo, facet załatwiony. No i przenosimy się kilka ładnych lat do przodu, gdzie to już Sean Penn zerwał całkowicie ze swoim przeszłością, teraz jest dobrym facetem, wrócił do Kongo, ale tam buduje już wodociągi. Już nie jest takim skurczybykiem, ale ktoś próbuje go załatwić. I okazuje się, że tak, są to właśnie trupy z szafy wyciągnięte, ktoś tam chce go załatwić za to, co zrobił kilka lat temu, no i wraca do swoich kumpli, żeby dowiedzieć, kurde, co się stało normalnie, czemu ja, czemu my? No i tu się właśnie akcja zaczyna filmu i powiem tak, film zaczyna się naprawdę z górnego C, fajnie, ta akcja się nabudowuje, jest to pokazane, tak, ciach, ciach i potem jakbyśmy normalnie wyciągnęli korek z matraca, powietrze uchodzi całkowicie. Osobiście Shona Penna prywatnie nie trawię, naprawdę jest dla mnie zarozumialcem, bufonem i człowiekiem, który się wynosi. Ale trzeba mu oddać jedno. Naprawdę jest świetnym aktorem. Bez tego, gdyby nie był dobry, nie powstałyby Barwy, nie powstałyby Dead Man Walking, czy chociażby Obywatel Milk. A to są dobre filmy, zagrane w świetny sposób i rzeczywiście facet ma pomysł na to, jak zagrać co, gdzie i kiedy. Ale on się nie nadaje do filmów akcji. No on po prostu nigdy w nich nie występował, a jeżeli tak, to sporadycznie i na pewno ja osobiście go z takimi nie kojarzę. Czterdzieści lat za późno, żeby coś takiego zacząć, naprawdę, bo można robić filmy ambitne, ale czasami wrzucasz coś innego. No powiedzmy, może Mel Gibson nie byłby utożsamiany z kinem do końca stricte ambitnym, ale powiedzmy ma swoje perełki i ma też przeplata to z Zabójczymi Uroniami, Mad Maxami i tak dalej. Mamy Clint Eastwooda, który robi genialne filmy, a w międzyczasie pojawiały się filmy o Brudnym Harrym chociażby, a potem na przykład pojawia się Gran Torino, oczywiście wiele lat później, ale dokładnie wiecie o co mi chodzi. I to mnie też zaskoczyło, ponieważ oprócz Penna obsada jest dobra. Tutaj sobie wynotowałem, Sean Penn oczywiście, Idris Elba. Rewelacyjny nie jest, ale dobry, pewnie kojarzycie go z Thora. Jest również Ray Winstone oraz Javier Bardem. Javier Bardem, facet chociażby, którego znamy z filmu No Country for Old Men. To nie kraj dla starych ludzi. I to jest wszystko słabe i miałkie. A reżyser tego filmu, Pierre Morel, to jest facet, który zrobił pierwszą część filmu Uprowadzona, czyli rewelacyjny film, dobry kino akcji, a tu się okazuje gniot. Film jest nudny, mniej więcej to co wam powiedziałem to jest wszystko, potem już jest tylko coraz słabiej, coraz gorzej, coraz nudniej, coraz rzeczywiście to jeszcze jest wplątana kobieta, która tam była, nie była. Nie będę wam mówił, jeżeli chcecie, to obejrzycie film. Ale jest nudno, jest sztampowo, jest przewidywalnie tak, że aż się chce płakać. I nie, no to jest taki film, który obejrzałem, bo to jest, był mój pułkownik. Leżał tam już powiedzmy ze 2 miesiące. Mówię, a dobra, w końcu obejrzę, bo maj to jest słaby miesiąc jak dla mnie, oczywiście filmowo. Mówię, dobra, obejrzę. No i naprawdę, te 90 minut mogłem lepiej spędzić. Mogłem posłuchać swoje suflerki, która by powiedziała coś innego jak prezydentowi, no ale niestety nie udało się. Film dostaje ode mnie tylko i wyłącznie 4 na 10 i powiem wam w ten sposób. Po obejrzeniu, kiedy już wszedłem na internet, żeby troszeczkę poszperać, zdobyć troszeczkę danych technicznych, okazało się, że film kosztował 40 milionów dolarów i zarobił 11 milionów dolarów. Czyli stracił 29 baniek, a w kinach jest od 20 marca. Więc nawet jeżeli pójdzie na DVD, VOD i tak dalej, to się nie zwróci. No krótko mówiąc, no, jeżeli w tym momencie wzięlibyśmy Arnolda, żeby odstawił Hamleta, to nie wyjdzie. Arnold to nie jest Mel Gibson. A Sean Penn? Sean Penn też nie jest aktorem kina akcji. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale Sean Penn to nie jest Arnold Schwarzenegger, krótko. Coś ostatnio nie mam szczęścia do dobrych filmów.
Nie tak dawno było Get Hard, Cinki Bolek, co było słabe. Siódmy Syn też był bez szału. A chciałbym, żebyście mi tym razem powiedzieli, który w tym roku film, który obejrzeliście, napaliliście się do niego, nastawiliście się, tak, to będzie dobre kino, to będzie dobre kino, to będzie fajny film, pójdę obejrzeć i okazało się, że jest dno. Co to było? Na pewno macie swoją listę. Moja lista filmów najgorszych już jest przynajmniej w kilku pozycjach uzupełniona, zapełniona. Także to jest moje, a wypiszcie swoje, jakie są wasze najgorsze filmy, najgorsze doświadczenia tego roku i takie gnioty, że może ja czegoś nie widziałem, a w tym momencie napiszecie mi i uszczerzecie mnie przed tym, żebym kolejne 1,5 godziny się nie męczył. To byłoby fajnie, prawda? A ja z mojej strony dziękuję. To wszystko w tym tygodniu. 4 pozostałe recenzje, obejrzyjcie je, a my widzimy się już niedługo. Cześć! Oh, no, 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 no,